Witam Was serdecznie w nowej serii na kanale, chyba w pierwszej serii w ogóle jakakolwiek u mnie będzie na kanale, bo zawsze to było coś takiego, że były vlogi, wyjazdy, vlogi i czasami były jakieś Q&A i to tak wyglądał mój kanał. A teraz wchodzimy takim nowym formatem, który będzie się nazywać Tabu 360. Skąd mam nazwę w ogóle na to? Tabu, no bo tabu, bo pytania tabu zawsze u mnie bardzo dobrze idą i lubicie oglądać, zresztą piszecie, że chcecie więcej tego formatu, więc idąc waszym głosem stwierdziłem, że zrobimy coś nowego. A 360 to powiedział mi ChatGPT po prostu, bo szukałem nazwy. Ciekawe, co powiesz. Szukałem nazwy i ChatGPT mi podpowiedział tabu 360 i stwierdziłem, że w sumie fajna opcja. I naprawdę, jeśli ktoś szuka jakichś ciekawych nazw, no to ChatGPT jak najbardziej może Wam pomóc. To będzie polegać na tym, że na moim Instagramie będzie pojawiać się okienko, gdzie będziecie mogli wysyłać propozycje na tematy odcinków. Te tematy, które będą się najczęściej powtarzać, to będziemy po prostu, albo które będą najciekawsze, będę uważać, że są najciekawsze, będą się właśnie pojawiać w odcinkach. Mam nadzieję, że taki odcinek będzie się pojawiać chociaż raz w tygodniu, więc trzymajcie kciuki i liczę na wasze wszystkie łapki w górę. Jak już obejrzycie, to napiszcie, co sądzicie na temat tego odcinka. Nagrywamy na szerokim kącie, bo chcę, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej niż każdy film. Mamy tutaj rybie oko, więc robimy taki format z rybiego oka. Ja mam taką małą twarz, a tu takie wszystko jest duże. No to tak to wygląda, ale no możemy zawsze się delikatnie przesunąć. Dobra, słuchajcie, no jakby... Musimy zaczynać, kochanie, bo nasze dziecko spać wiesz, tak nie jest. Będzie. Pierwszym tematem to jest OnlyFans. Co wy na to? Ja uważam, że to jest taka sama sprzedaż swojego ciała jak... Nie wiem, czy to nie będzie za mocno, co powiem, ale jak prostytucja. W sensie ja nie czaję tego argumentu, że no przecież tam wydaje się zdjęcia w bliźnie. No nie. Myślę, że tak się tłumaczą osoby, które to robią i chcą się po prostu same ze sobą poczuć lepiej. To sobie tak to wytłumaczą, że tam wydaje zdjęcia w bieliźnie. Jest też za taki argument, słyszałam, że no przecież na Instagramie też się dodaje roznegliżowane zdjęcia. Moim zdaniem to są skrajne dwa inne przypadki. A moim zdaniem nie, totalnie nie. Jakby to jest to samo. Ale wierzysz w to, że na OnlyFansie laska wrzuca te same zdjęcia co na Instagram? Są takie przypadki. No to dlaczego ktoś za to płaci, skoro można to zobaczyć za darmo? Nie wiem, no ludzie na przykład z ciekawości. Pamiętaj o tym, że na OnlyFansie nie zobaczysz niczego, jeśli nie zapłacisz. To jest kolejna rzecz. Więc kolejną jakby kwestią OnlyFansa jest to, że ciekawość ludzka. Ciekawość ludzka wchodzi tutaj w bardzo jakby w no dobra, ale ja nie wiem aspektu, czy to ma sens, czy nie, kto to za mną kupuje i opłaca, tylko stawiam się w roli osoby, która jest po tej drugiej stronie. Dla mnie zarabiając pieniądze w taki sposób, sprzedajesz swoje ciało. No sprzedajesz swoje ciało, jest sprzedasz swoje ciało. Dla mnie, no nie wiem, no w życiu bym nie chciała, żeby moja córka to robiła, ja właśnie sobie ja zawsze nigdy nie zrobiła. Z perspektywy zawsze patrzę rodzica. Myślę, że ten świat jest strasznie zepsuty, słuchajcie. Kiedyś rozmawiałam z pewną osobą. Nie pamiętam już a propos czego, chyba obejrzeliśmy jakiś film, jakiś był reportaż dotyczący prostytucji. I właśnie rozmawialiśmy na ten temat, że to są tak łatwe pieniądze, że bardzo często osoby idą w to, no bo nigdzie nie będą mogli zrobić tak dużo w tak krótkim czasie, tak małym nakładem tak pracy. Tak samo jak z dealerami na przykład, między innymi. Na przykład, ale... Easy money. Słuchajcie, no... To jest złe. To jest złe, tak nie powinno być. Ja uważam, że... Czy normalizowanie sprzedaży swojego ciała nie jest niczym dobrym, moim nie zdaniem. Nie jest niczym dobrym. Bo właśnie często pojawiają się takie głosy, o, bo w Stanach to jest w ogóle totalnie normalne, w Stanach to dla wszystko... Dla mnie na przykład Stany nie są wyznacznikiem normalności. Dokładnie. Jakby Stany Zjednoczone nie są... Oczywiście jest tam tolerancyjnie, czasami nad wyraz, nie aż... wiem, po prostu, no chciałbyś, żeby twoja córka na przykład... No nie chciałbym, oczywiście, żebym nie chciał. Ja czuję, że to jest w ogóle są jakieś chore, niebotyczne pieniądze, ale ten świat po prostu jest zepsuty. Niektóre jakieś kobiety chyba zarobiły po 5 milionów dolarów, na przykład potrafiły zarobić. Po kilka milionów dolarów, no, nie wiem czy 5 dokładnie, ale po kilka milionów dolarów w miesiąc. Nie wiem, ja ogólnie mam tak, że zostałam może inaczej wychowana. I... Czy my jesteśmy ludźmi innej daty, mi się wydaje już. Jeżeli ktoś ma jakieś takie bardzo luźne podejście do seksu na przykład i dla niego to jest okej sypiać z różnymi osobami w krótkim czasie, ja po prostu taka nie jestem, więc dla mnie to... Ja sobie nie wyobrażam w ogóle czegoś takiego, ani tego, że po prostu ktoś mógłby oglądać moje zdjęcia, aż tak roznegliżowane. Okej, a mam teraz takie pytanie, na przykład, jeśli miałabyś przyjaciółkę, z którą się znasz w kupy lat, i ona mówi, wiesz co, Ewa, założyłam sobie OnlyFansa. No to niech sobie zakłada, no to nie ma... Ale jak byś miała, bo jednak mówisz teraz, że to jest takie, no, że złe, że... No nie wiem, no to jest ja normalizowane, tak mówimy, no i ty i ja uważamy... Słuchaj,
jeżeli ona by się z tym dobrze czuła, ja bym jej na pewno powiedziała, co o tym myślę, no. Ale no, to jest jej życie, wiesz, to właśnie starałabym się tego nie oceniać. Nie skończyliśmy. Teraz mi zadałeś pytanie takie, wiesz, no co o tym uważam? No ja uważam, że to jest złe. Ja nie chciałabym, żeby moje dziecko w taki sposób zarabiało pieniądze. Bo uważam, że od tego do prostytucji jest bardzo cienka granica. Znaczy to jest prostytucja pewnego rodzaju. Oczywiście, tak, też tak uważam, ale po prostu wiesz, do takiej do cielesności, fizyczności to jest bardzo już cienka granica. Nie wiem, ja po prostu jestem przeciwnikiem. W sensie, no nie to, że jestem przeciwnikiem, ale po prostu ja sobie nie wyobrażam, żeby w taki sposób zarabiać pieniądze i żeby moje dziecko na przykład w taki sposób zarabiało pieniądze. Nie uważam, że jest to to samo, co wystawianie zdjęć na Instagrama w kostiumie, bo to... Te zdjęcia tak nie wyglądają, słuchajcie, bo nawet... Są bardziej erotyczne zdjęcia. To są erotyczne zdjęcia, no ja nie wiem, ja na swoim Instagram wiele razy dawałam zdjęcia w kostiumie, ale no nie wiem, no nie dodałabym to zdjęcia... Jest stricte, tam są dodawane zdjęcia stricte pod jedną czynność. No dokładnie, więc ten Instagram takich zdjęć nie dodajesz, no przynajmniej ja, no pewnie nie dodają jakieś osoby, no. Ale no po prostu uważam, że to jest głupie porównanie. Instagram w ogóle jest często przeskocznią. Bo na przykład wchodziłem na jakieś tam, nie wiem, konta, by mi się wyświetlały, no. Dziewczyny na przykład w tych wyszukiwaniu i mają od razu te linki do swoich OnlyFansów, więc Instagram jest często tym schodkiem, takie, schodkiem no. Właśnie do tego, żeby uzyskać większą ilość klientów na OnlyFansie. No jest to takie dziwne, jest to dziwne i w dziwnym kierunku idzie ten świat, zresztą w ogóle świat idzie, strasznie dobrze się sprzedaje patologia, jakieś patologia, dramy. Dramy i nagość. No. I nagość, no. Oglądaliśmy ostatnio, nie pamiętam już dokładnie, co to był za kanał, ale oglądaliśmy, gdzie ktoś właśnie pokazał wielu takich twórców, którzy docierają do bardzo młodej, no wszystkie te teamy X i tak dalej. No. I po prostu jak wejdziesz sobie na przykład na, nie wiem, profil Natsu. No. Albo Fagaty i obejrzysz ich zdjęcia, no to wygląda jak OnlyFans Zadara. No to prawda. No. No to prawda. Coś w tym jest. A jednak oglądają to, wiesz, dziewczyny. Znaczy wiesz, przede wszystkim to są osoby, które zostały stworzone przez Team X i inne rzeczy. No tak naprawdę, nie wiem, ile czasu temu dziewczynki te miały, nie wiem, 12, 13 lat, 10 lat. No, teraz tak, mają na przykład po 15 lat, tak? No tak, tak, oczywiście. Czyli jakby porównując to wszystko tej całej Pandory, która miała miejsce, no to jest duża normalizacja tej nagości, kurde, no. Ja sama nie mam problemu z tym, żeby pokazać się w kostiumie, noszę zawsze wycięte majtki, lubię się ładnie opalać, jakby ja nie mam problemu z pokazywaniem swojego ciała w taki sposób, ale gdzieś tam miałabym już problem z pokazywaniem mojego ciała w takim kontekście erotycznym, gdzieś dodając na przykład zdjęcie w bikini, to nie mam w głowie, że nie wiem, no ktoś się podnieci na ten widok, no. Wiesz, co chodzi? No chyba wyczerpaliśmy ten temat, tak mi się wydaje. Dawaj, lecimy dalej. To jest takie bardziej prywatne pytanie. Pytanie właśnie, czy mam teraz jakiegoś przyjaciela? Jak ogólnie sobie radzić? I to jeszcze były pytania na przykład, jak sobie radzić po utraconych przyjaźniach, po zerwanych znajomościach. No, wiesz, oboje mieliśmy taką sytuację w swoim życiu, że rozstaliśmy się z pewnymi osobami. No. Ja i ty. Ja trochę wcześniej niż ty, zanim jeszcze zaczęłam działać w internecie, ale też miałam jedną taką koleżankę, z którą po prostu kontakty... Blisko bardzo. Bardzo blisko, z którą kontakt urwałam celowo. Nie, że to się rozmyło, tylko to była moja decyzja. Tu myślę, że była ogólna decyzja, no ale na pewno to są momenty, które są trudne, ale zawsze trzeba sobie określić taki priorytet, co jest dobre dla nas. Niekoniecznie czasami... Właśnie nie patrzeć się na kogoś, tylko spojrzeć się na to, na swoją decyzję. Bo czasami, wiecie, może być tak, że to nie będzie oznaczało, że ktoś jest gorszy bądź lepszy, tylko po prostu w danym momencie, na pewnym etapie naszego życia, po prostu kontakt z daną osobą nie będzie dobrze wpływał ani na nas, ani na tę osobę. I to nie świadczy o tym, że ta osoba nas demoralizuje albo że my demoralizujemy tę osobę, tylko w danym momencie po prostu tak może być, może się to rozjechać po prostu. Po prostu priorytety, no. Musiałem to trzy razy powiedzieć. No. Wydaje mi się, że też właśnie te priorytety robią bardzo dużo. Jednak człowiek dojrzewa, zmienia się jego mindset. Pewne zachowania już nie stają się śmieszne i fajne. Tak, dokładnie. I zmienia się w swoim życiu. Znaczy człowiek się cały czas zmienia. Właśnie to jest coś takiego, jak ktoś komuś życzy, nie zmieniaj się. Jakby się człowiek nie zmieniał, to był cały czas w tym samym momencie. No. Niczego więcej by nie chciał osiągnąć. Nie chciałby iść dalej, wyżej, rozwijać się, bo nie zmieniaj się.
Znaczy, wiecie, może pewne zachowania są ok na dany moment, ale właśnie fajnie, że człowiek się zmienia, że w człowieku przychodzą te zmiany, że rozwija się nasza głowa, że chcemy więcej, chcemy czegoś innego. I właśnie w tym momencie czasami jest tak, że po prostu te drogi, jak w tym, jak w... Wiesz o co, Wiz Khalifa, ten jak się rozchodzi ta droga. Jak... W ogóle tak zaśpiewałeś, że w ogóle nie ma jego piosenka, nie chodziła znam chyba wszystkie jego piosenki. See you again chyba to było. No w szybkich i wściekłych było to. Ja mogę coś dodać? Możesz, takiego prywatnego, że na przykład po tym jak ty przestałeś mieć kontakt ze swoimi byłymi przyjaciółmi, to myślę, że też uświadomiłeś sobie, jak bardzo zaniedbywałeś swoich innych przyjaciół. To prawda. Bo ty gdzieś tam byłeś mocno sfokusowany na tym, na tej przyjaźni, a trochę zapominałeś o innych, które również są w twoim życiu. I cały czas są. Przede wszystkim tak, dokładnie, że nie jestem sam. Macie coś takiego, że rozchodzi się droga, to w pewnym momencie macie coś takiego, on zostałem sam, nie? A przychodzi takie uświadomienie, że jednak nie jesteś sam, bo tych ludzi jest naprawdę wokół, tylko po prostu ty ich na bardzo długi czas nie spostrzegałeś. I... No bo byłeś skupiony na innych osobach. Dokładnie. I właśnie to jest coś takiego, że jeśli coś wam nie pasuje, czujecie się niekomfortowo, to nie bójcie się. Tak samo jak, nie wiem, jak jest związek, jeśli czujecie, że nie chcecie z kimś być, no to po prostu się rozstajesz i tyle. No, nie jest to łatwe. To mocno, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, oczywiście nie jest to łatwe, bo to są emocje i to są ciężkie emocje, trudne emocje. Niektóre sytuacje wymagają po prostu poświęceń. No, ale też myślę, że jako dorosłe osoby to wygląda trochę inaczej, jak człowiek jest, po prostu podchodzi do tego mądrze, dorośle i dojrzane, no to wiesz, to też na przykład ty, na przykład, miałeś tak, że wasza przyjaźń się skończyła, jak już jesteście dorosłymi, odpowiedzialnymi facetami, więc żaden z was nie żywił razy, jakby jest luz, po prostu wasze drogi się rozeszły i tyle, nikt tutaj nie ma do siebie jakiegoś żalu i tak dalej, jak się widujemy, to normalnie się witamy i wszystko jest no. Okej. Ja na przykład, jak straciłam właśnie kontakt z moją byłą już przyjaciółką, no to to było tak dawno temu, że szczerze mówiąc, nie wiem, byłyśmy dzieciakami i wiem, że ona ma do mnie dużo żalu o to. Nie wiem, czy teraz, ale miała na pewno. Więc nie wiem na przykład, jak by było, gdybyśmy się teraz spotkały na ulicy. Myślę, że właśnie fajnie zawsze to gdzieś tam zamknąć do końca, wiesz o co mi chodzi? Żeby nie pozostały jakieś niedomówienia, tylko żeby ta sytuacja była czysta, nie? To prawda. To prawda. I otworzyć się też na innych ludzi, którzy są dookoła. Dokładnie. To jest właśnie ważne, żeby się nie zamykać. Żeby nie mieć coś takiego, że jestem teraz smutny, jest mi teraz przykro, tylko otworzyć się na życie. Dać sobie szansę, że to nie koniec świata. Mhm. Czy to w miłości, czy to w przyjaźni. Naprawdę na tym świecie jest mnóstwo ludzi. Jest kilka miliardów ludzi. I zawsze życzyć dobrze. Naprawdę, zawsze życzyć dobrze. Nie można nikomu nigdy w takich sytuacjach życzyć źle, nawet jak się pojawiają jakieś myśli negatywne, to po prostu puścić je wolno i znaczy, życzyć zawsze dobrze. Przede wszystkim dać pozwolić tej negatywnej myśli przejść i puścić ją. Po prostu tak. nie drążyć nie tłamcić, się. Nie drążyć i nie wywlekać. Zawsze życzyć dobrze, naprawdę to wraca. Jeśli będziecie mieć jakąś tam urazę, cały czas będziecie to jakoś, nie wiem, rozgrzybywać, rozdrapywać, do niczego dobrego nie wróżymy. Do niczego to nie wróżymy. Po prostu fajnie jest właśnie tak sobie puścić te emocje i właśnie wysłać zawsze wysyłamy dobro, serio, wysyłamy zawsze dobro i to dobro zawsze do was wróci. To jest coś takiego, że teraz na przykład, nawet powiedzmy, no nie masz kontaktu z chłopakami, ale jak się coś dobrego wydarzy w ich życiu, to też będziesz się cieszyć i będziesz mieć wyczuwać. To nie jest tak, że to jest właśnie myślę, tam taki klucz, żeby zawsze jednak, niezależnie od tego, dlaczego się dzieje to rozstanie, no to po prostu zostawić po sobie taki pozytywny jakby taki wydźwięk tego wszystkiego. Dokładnie. Nawet jeżeli będziecie potrzebować na to trochę więcej czasu, nie od razu, ale jak już te emocje opadną, to zawsze po prostu mieć taki pozytywny... Też właśnie terapia mi bardzo dużo uświadomiła właśnie w kontekście takiego dobra. To terapia, jeśli ktoś ma szansę, żeby pójść na terapię, przepracować sobie jakieś trudniejszego stanie, trudniejsze chwile w swoim życiu, to naprawdę polecam, ponieważ to bardzo dużo zmienia. Znaczy, w ogóle zmienia pogląd na sytuację. Możesz zrozumieć, dlaczego stało się tak, a nie tak. Dlaczego była taka, a nie taka decyzja. A jeżeli też waszym argumentem jest brak funduszy na terapię,
to oczywiście to jest bardzo dobry argument, bo nie oszukujmy się, nie są to takie rzeczy. Jest, no, ale ja osobiście znam dwie osoby, które zapisały się na NFZ i im się udało i okej. Wiadomo, trzeba poczekać, ale lepiej później niż wcale. To prawda, więc naprawdę. Ludzie przychodzą, odchodzą. Takie jest życie. Takie jest życie, po prostu, wiecie, to jest tak, że życie się zmienia, my się zmieniamy, nasze priorytety się zmieniają, nasze życie się zmienia, wszystko wokół nas się zmienia. Kurczę, to jest fajne nawet w sumie, że tak się wszystko zmienia, że to nie jest takie stałe. To jest ciekawe, bo na przykład jesteś w tym miejscu teraz i tutaj, ale kurde, ja na przykład czasami się zastanawiam, co to się będzie dziać w moim życiu za 10 lat. Jak będę miał 42 lata, jak moje życie będzie wyglądać, jak co się pozmienia w moim życiu. Wiesz, o co chodzi? To jest takie super. A jak będzie do szkoły chodzić? No. Co myślicie o strajku rolników? Czy popieracie, czy każdy powinien dołączyć do rolników? Ja nie popieram na pewno tego, że utrudniają życie po prostu zwykłym ludziom, którzy nie mogą dojechać do pracy. Widziałem, no, że... z drugiej strony dobra. Ale kochanie, no i widziałem, jak że... mają to ale zrobić. Widziałem też, że karetka na przykład, nie przepuścili karetki. No dobra, to ale... Ja nie mówię, że... przypadki. Wiem, ale z drugiej strony ja uważam, że jednak mają powód. To nie jest tak, że sobie wymyślili coś i robią po złością ludzi, tylko mają powód i o coś walczą. O coś, co myślę jest dla nas wszystkich ważne. No i w jaki sposób inni mają walczyć? No to jest takie trochę sporne, bo wiesz, okej, okay, zgodzę się z tobą, że to jest utrudnianie życia ludziom, pracy wielu osób i tak dalej. Była przerwa. Tak, bo pani listonosz przyszła. No wiesz, po prostu chodzi też o to, że nie można myśleć, jakby ja to rozumiem. Nie chcę teraz powiedzieć, że uważam, że to jest okej, okay, bo jakby ja też rozumiem, tak gdy na przykład ja jechała gdzieś z Edziem i on musiał być kilka godzin w samochodzie, płakać, być głodny, tak, ja bym była wściekła. Z drugiej też strony, nie wiem, no, jak mają to zrobić w inny sposób? Być może jest jakiś sposób inny, jakby mogliby to zrobić? Sejm. Wydaje mi się, że Sejm to jest główny punkt, gdzie mają jakąkolwiek władzę. Wydaje mi się, że taki polityk, jak ja ostatnio sobie jechałem i tak zastanawiałem się, jakbym był w skórze polityka. Siedzę sobie wszystko w dupie i zrobiłbym. Siedzę sobie w Sejmie, idę sobie do restauracji sejmowej, gdzie płacę za obiad 10 zł, 15. Mam hotel poselski. I nie interesuje cię, żaden rolnik gdzieś tam, gdzie mu kupuje rolę. W jaki sposób uważasz... Tak jak robią to we Francji, no rozrzucają gnój wokół tego, wokół tych parlamentarnych budynków, palą opony, jakby walczą 100%, a nie blokują ludziom, po prostu zwykłym ludziom, którzy nie mają żadnego wpływu na nic tak naprawdę. My mamy taki sam wpływ na to jak oni. I ta droga nieprzyjezdna tylko utrudnia ludziom życie. Czy wiem, że to jest takie radykalne, no, ale... Ja myślę, że w ogóle ludzie to nie mają bladego pojęcia, dlaczego ci rolnicy strajkują. Interesuje ich wyłącznie swój tyłek, ale w ogóle nie patrzą na to szeroko, tylko bardzo tu i teraz. Bo interesuje ich to, że oni teraz gdzieś nie mogą przejechać. Nie patrzą w ogóle na to szerzej. Wiesz, o co chodzi? Ludzie, tylko to jest tak samo, słuchaj, no wielokrotnie są takie sytuacje, że ktoś patrzy tylko na tą konsekwencję czasową, a nie patrzy przyszłościowo, tak? W perspektywie czasu. Pamiętaj też o tym, że ludzie oglądają telewizję, w której, no nawet ostatnio w Dzień Dobry TVN, te dwie prowadzące, one w ogóle jakby powiedziały coś na zasadzie, no rolnicy strajkują, będzie zablokowana ulica. No, będzie zablokowana ulica, to może powiedz, dlaczego oni strajkują. To prawda. Wiesz. Zielony Ład. No i widzicie, to jakby to już pokazuje, że te strajki rolników mają sens pod takim względem, że no, że nie tylko w Polsce to ci rolnicy strajkują, tylko w całej Unii Europejskiej. Być może, nie wiem, ciężko jest mi ocenić, czy forma strajku, jaką wybrali, jest okej, okay, ale uważam, że nie powinniście wszyscy skupiać tylko na tym, że są drogi zamknięte, no tylko się zainteresować na przykład tym, co tam jest napisane w tym ładzie. Albo, jak to wpłynie na nasze życie. Albo jako społeczeństwo powinniśmy powiedzieć nie, wszyscy razem, nie tylko politycy, tylko... To jest niemożliwe, ja nie wierzę w takie rzeczy. A powiedzieliśmy kiedyś wszyscy razem nie? No nie, bo zawsze... Polacy się świetnie, na przykład pamiętam takie zjednoczenie Polaków, jak papież umarł. To było ogromne zjednoczenie Polaków. Wszystkie kluby... Ale Polacy się potrafią jednoczyć, tylko prawda. Jakby co z tego? No to tak samo jak właśnie była pandemia. No. To też była część osób, która chciała pracować i chciała normalnie żyć, tak, a była prawda. Część osób, która też była zastraszona, wiesz, przeżyła jakieś cięższe przypadki właśnie tej choroby. Ale też telewizja bardzo dużo zrobiła. Pamiętasz, jak oglądaliśmy film Pandemia Strachu? Tak. Chwila Koniecznego. Tak. I siedzieliśmy, i pamiętam, z tego. I siedzieliśmy i... Stwierdziliśmy, że to jest w ogóle niemożliwe, bo to wszystko się wydarzyło. Nie ma opcji, że nic takiego się nie wydarzy. No jak to ludzi zamkną?
Jak to? Nie, to nie ma. Jak to nie będzie można pójść do sklepu? Jak to nie można pracować? No, że co, nic nie będzie działać, tak sobie mówiliśmy? No i faktycznie wszystko się spełniło jeden do jednego. No, jest też taka książka pana Schwaba o Wielkim Resecie, którą jeszcze nie czytałem, ale czytałem bardzo dużo opinii na temat jej. Jeśli chcecie wiedzieć, co się wydarzy w najbliższych czasie w Europie i jakie są plany wobec nas, ludzi, no to ta książka ładnie to wszystko opisuje. Ja po prostu też myślę, że trzeba troszeczkę szerzej na to wszystko patrzeć, nie myśleć tylko o sobie. W ogóle teraz w tych czasach jest egocentryzm, jest chyba też kolejną chorobą cywilizacyjną, jakby patrzymy się tylko na siebie. To prawda. Jesteśmy głównie my. Ale z drugiej strony, wiesz, patrzysz na siebie i swoją rodzinę. To prawda, ale nie do końca. No zobacz, ja uważam, nieskromnie mówiąc, my na przykład nie patrzymy się tylko na siebie. Często potrafimy się spojrzeć na kogoś innego. To prawda. Na ludzi z boku, którzy potrzebują pomocy. Naprawdę, nie mamy czegoś takiego, że my jesteśmy egocentrykami. Ale nadal jakby, no wiadomo, że dla każdego jest najważniejsza on i jego rodzina, no bo to jest też naturalna sprawa. Nie poświęciłbyś swojej rodziny dla dobra, nie wiem, kraju. Ale nie, no to... No. Moja rodzina jest dla mnie świętością. Ale mi się też, słuchajcie, wydaje, że to dlatego, że ludzie ogólnie, myślę, że nie tylko w Polsce, na tyle stracili zaufanie do polityków i do rządzących, że po prostu nie mamy czegoś takiego już, jakby widzimy same te negatywne rzeczy, wiesz o co chodzi? Kurczę, ja po prostu, ja nie wierzę politykom. Po prostu ja od pewnego czasu... Ja też, niezależnie od partii. Niezależnie od partii. Dla mnie, ja tak samo. Dla mnie czy PO, czy PiS to jest jedna swoło, czy jak to się mówi. I ani tego nie popieram tak naprawdę. Na dobrą sprawę, ani... My nikogo nie popieramy. Ani te postulaty do mnie nie trafiają, ani te... Konfederacja niby się wydaje, że jest fajna, ale jak zaczną gadać o kobietach, no to cały czas pryska. No ja rozumiem, że gospodarka super. Poglądy podatkowe super. Czy kobieta powinna decydować się o własnym ciele? Nie. Reasumując... Ja szukam kolejnego pytania, Ewa reasumuje. No ja po prostu uważam, że trzeba spojrzeć szerzej. Wiadomo, że to nie jest fajne, jak ktoś gdzieś jedzie, śpieszy się, czy ma dziecko, czy karetka, jakby, no ja to rozumiem, ale też myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, dlaczego to wszystko się dzieje i nie mówić tylko o tym, że najważniejszy teraz problem to są zamknięte ulice. Moja żonka w ogóle, ty politycznie, ale czytałaś ostatnio na temat strajku, więc byłaś zainteresowana, co się dzieje. No tak, mam tym zainteresowana, bo dla mnie ważne jest to, co jem. Boicie się przyszłości synka w takim dziwnym świecie, jakim aktualnie jest? A w ogóle wiecie co? To będzie takie, ja nie wiem, tak smutno trochę się zrobiło, ale ogólnie tyle pytań, ile jest o wojnie. Głównie są takie pytania. To jest w ogóle niesamowite i powiem wam szczerze, że ja jestem w szoku, dlatego że my na przykład bardzo często o tym rozmawiamy i bardzo interesujemy się tym tematem, oboje i tak dalej, ale nawet po osobach z naszego otoczenia widzimy, że to jest się interesuje. Każdy żyje tym, co jest tu i teraz, no bo też to nie polega na tym, wiecie, nie mamy na to wpływu, więc to nie chodzi o to, żeby teraz się dzisiaj umartwiać, broń Boże. To kiedyś nam powiedział to Darek, powiedział, co, nie masz na to żadnego wpływu. Więc żyj tu i teraz po prostu. I my żyjemy totalnie tu i teraz, to nie jest tak, że my się umartwiamy i codziennie się budzimy z myślą, że będzie wojna, ale gdzieś tam w ostatnim czasie mocniej się oboje interesujemy tym tematem. Myślę, że ty bardziej na pewno niż ja to wszystko śledzisz. I na pewno ten czas jest bardzo niepewny. I ja się osobiście, no mam takie coś, że ja chcę, żeby moje dziecko wychowywało się w spokoju, w bezpiecznym miejscu, szczęśliwe i z uśmiechem na twarzy, tak jak się ja wychowywałam. I na pewno będziemy robić wszystko, żeby naszemu dziecku zapewnić właśnie takie życie i czy to będzie w Polsce, czy to będzie za granicą, to jesteśmy jakby okej z tym. My w ogóle strasznie się myślimy o tym, żeby się wyprowadzić. Dokładnie. Mamy takie myśli, powiem wam szczerze, już takie myśli dawno mieliśmy, ale gdzieś tam zawsze ja byłam tą osobą, która sprowadzała na ziemię i mówiła, ja zawsze chciałem bardzo wyjechać. Ja chcę żyć w Polsce, ja lubię tu żyć. Ja po prostu mam coś takiego, że ja na przykład nie jestem w ogóle jakby przywiązany do żadnego miejsca na świecie. Ja się czuję totalnie obywatelem świata. Ty się wszędzie odnajdujesz. Ja się wszędzie odnajduję. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że tu jest super i tutaj mogę żyć do końca życia. Nie, ja totalnie bym chciał gdzieś wyjechać, później w kolejne miejsce. Ja nie jestem w ogóle przywiązany do żadnego miejsca na świecie. A ja jestem. I zawsze to ja byłam po prostu tą osobą, która mówiła, że nie chcę, chcę zostać, bo tu babcia, mama i tak dalej, i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że coraz częściej gdzieś tam ta myśl przestaje być dla mnie taka abstrakcyjna i myślę sobie, że
a może faktycznie powinniśmy spróbować. Z drugiej strony myślę sobie tak, jak ty mi zawsze mówisz, dopóki nie spróbujesz, to się nigdy nie przekonasz, nie? Dokładnie. Ale ciężko jest na razie nam podjąć taką decyzję, tak żeby to, wiecie, po prostu zabrać się i zrobić. No. Tak sobie na razie gadamy, gdybamy, ale my tak gadamy od 3 lat, więc jakby to nie to, że ja teraz wam mówię, że się jutro wyprowadzamy, ale odkąd urodził się Edzio, i odkąd z nim w ogóle podróżujemy i widzimy, jak on czerpie z tego wszystkiego, jak on się rozwija podczas naszych wyjazdów, jaki on w ogóle jest... Czy to jest on inny, lubi w ogóle, to. On w ogóle przeżywa inaczej. Ja mogę powiedzieć, że on kocha na przykład słuchać języku. Na przykład w Hiszpanii kiedyś, jak pamiętam do tej pory, jak wylądowaliśmy i on usłyszał pierwszy raz ten język hiszpański, to on tak jakby... Na lotnisku to było. Wyszliśmy coś tam i tam babki bardzo głośno rozmawiały i on zrobił tak... No. Tak słuchał, wsłuchiwał się, o co chodzi, nie? Więc to jest ciekawe na pewno. Rozwojowo dla dziecka to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja myślę, że ogólnie, że my z nim będziemy podróżować po prostu po świecie. I my zwiedzimy z nim naprawdę bardzo dużo. No niestety na tym świecie się dzieją słabe rzeczy i kiepskie rzeczy, ale z drugiej strony, tak jak mówię, uważam, że warto gdzieś tam być świadomym tego, co się dzieje na świecie, ale nie popadać w taką paranoję, że żyć tylko z tym stresem, że coś się tutaj wydarzy. Ja osobiście... Tak czuję, nie? To takie, wiecie, moje w ogóle z tym prywo, że no, to takie moje przeczucie. Ja myślę, że na pewno coś się wydarzy. Co to będzie? Nie wiem. Wiecie, zgodnie, nie wiem, coś, ale czuję, że coś wisi w powietrzu. Zresztą wszystko na to wskazuje z każdej strony, czy to będzie za rok, dwa, pięć. Po prostu czuję to. Jakieś moje... Tak, no tak mi się wydaje. Ale też to nie jest tak, że teraz trzeba się zamartwiać i tak dalej, żyjcie i tak dalej. Żyjcie tu i teraz, róbcie swoje w życiu i nie zamartwiajcie się. Na zapas, no nie ma co, ale gdzieś tam wydaje mi się, że też nie można aż tak lekceważąco podchodzić do tego. Myślę, że też jak ktoś prowadzi firmy, biznes czy inwestuje pieniądze, no to musi śledzić to, co się dzieje, no bo jednak są to dosyć istotne kwestie. Na pewno my śledzimy i gdzieś tam obserwujemy, ale broń Boże, nie przesadnie. Tak jest. Żyjemy normalnie, jest super, ale gdzieś tam z tyłu głowy po prostu mamy to, że sytuacja jest taka, jaka jest na świecie. Dawaj, Mycha, teraz jakieś wesołe pytanie. Było strasznie poważnie na tym pierwszym odcinku. Co sądzisz o tabletce dzień po? Brałam cematą tabletkę w swoim życiu. Uważam, że jest to tabletka, ja nie wiem, bo ja nie mogę się... Znaczy, nigdy nie brałem i to jakby nie dotyczy mnie bardziej, to dotyczy kobiet. Jakby jestem za tym, żeby taka tabletka była dostępna. Czy jestem za tym, żeby ona była bez recepty? Szczerze, nie do końca jestem przekonana, dlatego że ona niesie ze sobą szereg konsekwencji zdrowotnych. To jest bardzo mocne. Bo to jest gigantyczna hormonów i boję się po prostu, że gdyby ona była dostępna tak sobie, jak wiecie, gumy do rzucia, to mogłaby być nadużywana, co mogłoby wpływać na stan zdrowia ludzi. Z drugiej też strony jest szereg innych rzeczy, które również... No, nie wiem, musiałabym to mocniej przemyśleć, nie zastanawiałam się aż tak nad tym. Na pewno uważam, że jest to tabletka, która ma ręce i nogi. Ja sama tę tabletkę wzięłam dlatego, że... Nie dlatego, że nie wiem, nie uważałam czy coś, tylko dlatego, że pękła prezerwatywa mi i mojemu ex-partnerowi. Nie byłam wtedy zupełnie gotowa na dziecko i w ogóle jakby nie chcieliśmy, bo za młoda byłam po prostu. I wzięłam wtedy tę tabletkę. Uważam, że jest to jak najbardziej okej. Okay. Natomiast nie wiem, czy bez recepty, czy na receptę, ale z drugiej strony słyszałam, że jak jest opcja na receptę, to lekarze nie chcą dawać tej recepty, rozumiesz? No więc nie wiem, no to już tutaj musiałabym się trochę głębiej przeanalizować. Natomiast mam taką obawę, że gdyby to była opcja bez recepty, to mogłoby to być nadużywane. No, niestety, ale nie każdy potrafi racjonalnie myśleć. Takie jest życie, różni są ludzie. I wiecie, no mogłoby to po prostu wyglądać tak, że taka dziewczyna by sobie cały czas brała tą tabletkę, no. Albo miałaby w ogóle wszystko a nie jest to dobre dla naszego zdrowia, a z drugiej strony jak ma takie podejście... Można wykończyć sobie swoje hormony totalnie, prawda? Tak, ale z drugiej strony teraz tak głośno teraz myślę, nie? Więc jakby nie bierzcie moich słów jakoś bardzo do siebie. A z drugiej strony jak ona, nie wiem, nie pokusi się o to, żeby przeczytać tych konsekwencji, jakby będzie to brała na potęgę, właśnie, to też mówię, jest jej konsekwencje i sprawy, nie? No to prawda, no wszystko jest napisane na opakowaniu, tak? Z tym recepta bez, tak jak mówię, nie do końca. Na pierwszy taki ogień, moja pierwsza myśl to jest właśnie taka, że... A czy moim zdaniem lepiej, żeby ona była dostępna właśnie w taki sposób, bo jest też mnóstwo ludzi, których nie stać na przykład na ginekologa na przykład, ale no... Kurde, no właśnie widzisz, trzeba postawić się w ciele innych ludzi, jakby spojrzeć na to z boku. No tak, a jeszcze wiesz, powiedzmy,
nie stać cię, żeby sobie tak chodzić, a pójdziesz, ktoś ci nie wypisze, nie? No, plus... Podobno lekarze nie chcą wypisać. Plus, no właśnie, dodatkowo jeszcze kupienie tej tabletki, wiesz, to jest na tyle dużo stresu, moim zdaniem, że i tak, a później wiesz, a później jest sytuacja taka, że już jednak jest kobieta w ciąży i za wszelką cenę stara się sobie, nie wiem, pogonić. No, to jest słabe też, no. Lepiej, żeby to było bezpiecznie właśnie w taki sposób. Uważam, że powinna być większa świadomość, jeżeli chodzi o to, jak wygląda zapłodnienie. Przede wszystkim o to, jak antykoncepcja. W szkole powinna być normalna nauka o... A nie, ja nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak jest, tak, no, nie wiemy, wiem, że nie było. Jak my byliśmy młodzi, to nie było, nie uczono nas. Nam kalendarzyk. No, więc to tyle. Jak było prezerwatywa w szkole, powiedziane słowo prezerwatywa, to wszystko, penis. Wczoraj udostępniałam na Instagramie rolkę rozwojowej mamy, która poruszyła niezwykle ważny temat, jakim jest przemoc seksualna wśród dzieci. Ona bardzo fajnie mi powiedziała, jak powinno się komunikować z własnym dzieckiem, żeby dziecko zawsze powiedziało i żeby gdzieś tam wiedziało, gdzie są te granice cielesności i tak dalej. Bardzo i napisała do mnie moja jedna obserwatorka, która mieszka w Anglii, że u nich na przykład w szkole jest cały przedmiot, który tego dotyczy, gdzie uczy się dzieci, jak nazywać narządy, gdzie uczy się dzieci, gdzie jest ta granica właśnie. Co jest dobre, co jest złe. No. I też właśnie to, że nigdy dziecko nie powinno mieć tajemnic przed rodzicem. I to często dziadkowie, właśnie rozwojowa mama fajnie to powiedziała, że często dziadkowie mówią, a nie wiem, dam ci coś słodkiego, tylko to jest nasza tajemnica. Że trzeba też uczulać dziadków, że nie wolno tak robić. Bo dziecko przed tobą nie powinno mieć żadnych tajemnic. Powinieneś być pierwszą osobą, do którego twoje dziecko przyjdzie. To prawda, że powinna być totalne zaufanie. Mhm. Że masz 100% zaufanie do swojego rodzica, że pójdziesz, powiesz i dokładnie. Nie ma tajemnic, nie boisz się powiedzieć, no. Dokładnie, to jest bardzo ważne. I ja też uważam, że powinniśmy zacząć nie od tej tabletki, tylko właśnie od tego uświadamiania, od tego, żeby wszyscy po prostu wiedzieli, jaki mają wybór, jaką mają antykoncepcję i tak dalej, jak to wszystko wygląda. I słuchajcie, może to się wydało głupie wam, co ja teraz powiedziałam, że o zapładnianiu, ale no jak sobie obejrzycie w internecie, matura to bzdura, gdzie facet myśli, że ma jajniki. No, to prawda. Jakby świadomość ludzi jest zerowa. Tutaj moim zdaniem powinno być większy nacisk. No to ostatnie jakieś pytanko, co? Dawaj, jedna wesoło. Kurde, nie ma zaraz. Nie ma, no właśnie. To... Widzicie, to jest właśnie jest pytanie, czemu nie oglądacie telewizji? Bo właśnie telewizja niestety, kurczę, strasznie pruje ludziom głowy. No taka jest prawda. Tak samo radio, telewizja, wiem, że jest bardzo dużo złego się dzieje na świecie, tylko jest na tyle mało dobrych wiadomości. Wiem, że chcę żyć w jakiejś tam bańce takiej swojej. Ja słucham na przykład radia, bo chcę wiedzieć, co się dzieje, ale też sobie lubię to wszystko porównać. Poszukać później swojej alternatywnej informacji i porównać sobie, czy to jakby ma rację bytu, to o czym mówię. A ja myślę, że nawet oglądać, ale może aż tak nie wierzyć po prostu, zawsze sobie filtrować. Dokładnie. Szukać jeszcze samemu informacji. Albo też fajną opcją jest obejrzenie sobie na przykład wiadomości, na przykład na TVN-ie, na Polsacie i no teraz na TVP też można obejrzeć i sobie porównać. Moim zdaniem taki jak najbardziej jest wiarygodny jest Polsat z tego wszystkiego. Myślisz, że nie, ja nie mam zdania, bo nie ja uważam, że Polsat, ale po prostu telewizja jest strasznie taka przepełniona, moim zdaniem, manipulacją, kłamstwem. Ja szczerze, ja takim... po COVID-zie nie wierzę po prostu. No, to prawda. Przestaliśmy od tamtego czasu oglądać telewizję. W ogóle nie oglądamy, ani programu, ani nic. Nawet nie mamy telewizji wykupionej, w sensie my nie mamy w ogóle... Tylko internet. Mamy tylko internet, jak chcesz telewizji to model chcemy obejrzeć. To włączamy po prostu sobie na playerze i tyle. Dokładnie, no. Dokładnie, więc... Nie mamy. Telewizja nas jakoś bardzo nie obchodzi. Ja to wiem, co się dzieje na świecie, co? Tak, no bo jest na przykład kanał Globalista, którego bardzo lubimy obejrzeć. Bardzo jeśli chcecie się dowiedzieć o sytuacji geopolitycznej, o tym, co się dzieje, no to Globalista jest super, super dużo wyborem. Dużo w ogóle jest na YouTube takich treści. Jest dla pieniędzy Paweł, który też bardzo ciekawie opowiada teraz o sytuacji rolników między innymi, więc jeśli chcecie obejrzeć... Teraz nie ze wszystkim się musicie zgadzać. Dokładnie. I ale to nie jest tak, że jak mówimy wam teraz o tej osobie, to zgadzamy się z każdym słowem, oczywiście, które opowiada. Ale jednak dla nas to jest bardziej rzetelna wiedza. Oczywiście możemy sobie przefiltrować, zgodzić, nie zgodzić i tak dalej. Jeszcze jest ten finansowy, jak on się nazywa? No wiem, który. No dobra, no nie, no napiszesz. Napiszę wam tutaj, jak to się nazywa, ale jest też właśnie tam, który mówi bardziej o kwestiach finansowych, o tym, co się dzieje z finansowego punktu widzenia.
w Polsce i na świecie. Więc fajnie jest je po prostu pooglądać, przyfiltrować, pomyśleć i gdzieś znaleźć swój środek. Tak, i moim zdaniem nie ma co przekonywać innych ludzi do swojej racji. To też jest bardzo ważne. No, tak. Bo jeśli ktoś ma swoje wyrobione zdanie, oczywiście możesz powiedzieć mu o swoim zdaniu, o tym, co ty myślisz, co uważasz. Musieliśmy się tego nauczyć. Tak. Tak, musieliśmy się tego nauczyć i tego się nauczyliśmy. Możemy powiedzieć o naszych, sekundę. Możemy powiedzieć o naszych obawach, ale nie przekonujemy do naszej racji. Tak. Po prostu. Słuchajcie, jeśli macie jakieś inne pytania, może bardziej tym razem pozytywne, to piszcie w komentarzach tutaj. Też będzie okienko na Instagramie. Nasze Instagramy wyświetlą się tutaj i tutaj, więc wpadajcie na nasze Instagramy, zostawcie follow. Tam w jakichś damsko-męskich sprawach pogadamy. Mam nadzieję, że właśnie takie tematy będą, więc różnice poglądów. Więc jeśli macie pytanie, macie pomysły na pytanie, to my chętnie z wami po prostu porozmawiamy na ten temat. Traktujcie to jako taką rozmowę ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i możecie też pisać swoje zdanie na temat tego, co my powiedzieliśmy. My będziemy brać to na pewno pod uwagę i będziemy tworzyć dla was TAWU 360. Nowy format na moim kanale. Cieszę się, że go rozpoczęliśmy. No i buziaczka. I zapraszamy do kolejnych odcinków. Ciao.